Witam wszystkich na kolejnej wycieczce szlakiem dawnej linii kolejowej. Dziś nietypowo jesteśmy ponownie na stacji Santopy Samolewo. Pokazuję widok w kierunku stacji. I będziemy szli jeszcze raz linią kolejową Santop Samolewa do Lidzbarka Warmińskiego. Pokażę Wam obiekty, których nie pokazałem przy pierwszym przejściu. Linia do Lidzbarka odchodziła od linii Olsztyn-Korsze w stronę Korsz, czyli tą stronę, którą pokazuję, w lewą stronę. Tutaj właśnie takim dość sporym nasypem odchodziła. I przechodziła wiaduktem w lewą stronę i szła już w stronę Lidzbarka. I w stronę właśnie tego skrzyżowania właśnie teraz będziemy podążać. I dochodzimy do tego skrzyżowania, o którym mówiłem. Tutaj po prawej stronie dochodzi nasyp od strony stacji Santopy Samolewo. Po lewej stronie widać dalszą część nasypu w stronę Lidzbarka. Jak widać, po wiadukcie nie zostało już nic. Linia w stronę Lidzbarka idzie najpierw po tym nasypie, później przez kilkaset metrów jest w ogóle rozparcelowana i nie widać po niej nic. Natomiast później torowisko jest przez kilometr, dwa zupełnie niedostępne, więc tu będziemy szli bardzo długi odcinek bokiem. Nasyp przyszedł wykop, no i jest generalnie tak zarośnięte, że nie ma żadnych szans, żeby iść po starotorzu. Wobec tego sytuacja jest jasna, idziemy brzegiem. Zobaczymy jak długo. Na razie żadnej wygodnej dróżki to tutaj nie ma. Wszystko zarośnięte na maksa. I będziemy się przedzierać. I znowu wracamy na lekki nasyp. Wykop się skończył, tam nawet trochę wody stało. Generalnie przejść się nie dało. Natomiast teraz mamy znowu prosty nasyp, tak jak poprzednio. I aż do następnego wykopu raczej nie będzie tutaj żadnych problemów. Po lewej nasyp, którym znowu się nie da przejść. I znowu trzeba iść dołem. Zobaczymy jak długo. I wracamy na nasyp. Odcinek był bardzo trudny. Zalane torowisko, ogromny wykop. Ale ten nasyp nie zapowiada się dużo lepiej, ponieważ jest zarośnięty. I też się może nim cienko iść. Zobaczymy co będzie dalej. Nasyp zrobił się mocno podmokły, ale proszę, jaka miła niespodzianka. Zachowany jeszcze wiadukt. Jakże ktoś o niego dba. Gdyby nie te mokre, to by było pięknie, gdyby nie te mokre podłoże, które być może mnie stąd wygoni. Widać prościuteńko, równa droga. Idziemy nią do samego miasta, czyli Bisztynka. To jest następna stacja, właściwie pierwsza stacja na trasie. To jest kawałek, który przeszliśmy, ale wciąż jeszcze kompletny odludzie. I wciąż ta sama prosta droga. Jest spory kawałek, tym razem w lekkim wykopie, tutaj lekki skręt i w dalszym ciągu zapowiada się, że będzie tak samo, czyli wygodnie i po gruntowej drodze. Jesteśmy na równi stacyjnej dawnej stacji Bisztynek, to jest widok w kierunku Santop. To jest widok w kierunku stacji, już zabudowań stacji w Bisztynku i tam właśnie się udajemy. I zachowany budynek dworca w Bisztynku, widok od strony podjazdu. Od strony torów może być trochę trudno go pokazać z uwagi na poziom zagrodzenia, ale spróbuję jeszcze. Widać jeszcze budynki pokolejowe i spróbuję podejść z drugiej strony. Maksymalnie tyle, co od strony torów da się pokazać. Niestety bez wchodzenia czyjeś podwórka nie da się tutaj nic więcej zrobić. Linia kolejowa natomiast biegnie dalej tędy. Linia kolejowa biegnie teraz, dawna linia kolejowa biegnie teraz przez miasto na takim dość wysokim nasypie. To jest widok w stronę Santopów. To jest widok w stronę na Lidzbark. No niestety, ponieważ ten nasyp jest dość wysoki, wszystkie obiekty, które są w nim, są dość dobrze ukryte. Tylko trzeba będzie spróbować zejść na dół, ponieważ już tutaj widzę, że jest pod nami wiadukt. Wiadukt nad ulicą Morcinka. Zejście jest dość ostre, stanowczo odradzam. I tak to wygląda z dołu.
Dalej taka równa, gruntowa droga na lekkim nasypie. To jest widok na Sontopy, widok na miasto Pisztynek i tak idziemy na Lidzbark. Skrzyżowanie w poziomie torów, to jest widok na Sontopy, wyjazd już z Pisztynka, droga z Pisztynka na Bartoszyce. To jest kierunek na Lidzbark Warmiński. Teraz na dawną linię kolejową wchodzi droga gruntowa, taka bardzo wygodna i tak bardzo wygodnie będzie przez długi, długi czas się szło. Wciąż idę prosto. Cały czas droga jest monotonna i cały czas idzie gruntową drogą. Cały czas prosto, więc na razie nic się nie dzieje. Wykrakałem tą dobrą drogę. Ona się właśnie skończyła. I tak pi razy oko to chyba jest tutaj. Tak wygląda, jakbyśmy mieli tędy iść. Trzeba się przedzierać znowu przez krzaczory. Nie ma wyjścia. Miejscowość Rokitnik. Jak widać, zachowały się szyny na przejeździe kolejowym. Co się nie zdarzyło jeszcze. Teraz jesteśmy na nasypie koło miejscowości Rokitnik. Tutaj nasyp przecina rzeczka, nazywa się Pisa? Pisia? Jakoś tak się nazywa. W każdym razie most na niej nie istnieje. Na szczęście niedaleko jest droga asfaltowa, więc nie musiałem forsować tej rzeczki. Nie jest ona zbyt głęboka, no ale niekoniecznie jestem przygotowany. I tyle z tego mostu zostało, jak widać. Tu są oba przyczółki. Jesteśmy na nasypie. W miejscowości Rokitnik była też stacja, więc za chwilę będziemy szukać jej pozostałości. Na razie będziemy szli tutaj prosto, w tą stronę. Po nasypie i szukamy stacji. Tak, tutaj mamy dworzec. Przechodzimy od strony torów. Teraz jesteśmy od strony torów, tu jest prawie na pewno dworzec. Wszystko inne jest ogrodzone, więc nic więcej nie zobaczymy. Bardzo ciekawa ścieżka po starotorzu. Tutaj się zaczyna w szpalerze drzew. Koniec miary wygodnej ścieżki. No, zaczynają się chaszcze. Nawet się nie da przejść tutaj. Trzeba będzie iść bokiem znowu. Kolejny raz. No i wróciliśmy na nasyp. Dróżka jest jaka jest. Lepsza ta niż chaszcze. Idziemy dalej. Na razie wygląda, jakby to się miało nie kończyć. A jednak przeceniłem te chaszcze. Idzie się takim bardzo fajnym wąwozem. Zobaczcie tutaj, taki jak w górach wygląda trochę. I dość wygodną ścieżką, więc nie jest tragicznie. Cały czas do przodu. Kolejny wiadukt na trasie, tym razem w okolicy Stoczka. Widać bardzo, bardzo duża budowla. Droga idzie do przodu, dalej. W dalszym ciągu jest to dość wygodna droga gruntowa. Idziemy do przodu. Szukać stacji, która tu w Kowicu powinna gdzieś być. Tu mamy stację w Stoczku. Oczywiście wszystko pozagradzane. Wejść tam nie sposób, gdziekolwiek.
Natomiast no jednoznacznie jest to, ten budynek. I zaraz za stacją wchodzimy na szlak rowerowy. Będzie on nam już tam towarzyszył aż do końca, aż do samego Lidzbarka Warmińskiego. Tutaj widać stację z perspektywy. I idziemy teraz już szlakiem rowerowym. Dawny most. Górą przechodziła linia kolejowa. To był wiadukt nad niczym, przynajmniej na dzień dzisiejszy jest to nad niczym. Być może 80 lat temu coś tutaj było. No później zostało to wyremontowane oczywiście w ramach tej linii rowerowej. A jednak szlak rowerowy zszedł z nasypu. Poszedł w prawo. Ale nasyp jest dalej doskonale widoczny. Jak widać. I my dalej idziemy cały czas prosto. Bardzo wygodną, gruntową dróżką. Przez takie coś trzeba iść. Czyli znowu poziom chaszczy się zwiększył. Zobaczymy, czy to w ogóle da się to przejść. I zaczyna się błoto. Tak, na Starotorzu wybudowano budynek. Natomiast to czerwone. Tak się kojarzy, wygląda, jakby to była dawna stacja. A jest przykład, jest przykładowo w prawidłowym miejscu przynajmniej. I wracamy na szlak rowerowy. Nawet można sobie posiedzieć. Green Velo, jest też mapka z tym szlakiem. No i wracamy na wygodną dróżkę. Koniec chaszczy. A jednak jest coś ciekawego. Bardzo ciekawa grobla między dwoma jeziorkami. Tędy biegła kolej. I zaraz za groblą stary wiadukt. Nie ma tutaj jakiejś drogi, więc prawdopodobnie stoi, bo stoi. Bo nikt go jeszcze nie zniszczył. Idziemy w takim głębokim wąwozie. A tak wygląda ten wiadukt. Bez barierek, czyli prawdopodobnie niczemu w tej chwili już nie służy. Jesteśmy już w Lidzbarku Warmińskim, w miejscu, gdzie dwie linie kolejowe. Po prawej stronie jest to linia kolejowa do Sontop i zniszczony już wiadukt na tej linii. I po lewej stronie linia do Czerwonki. Wiadukt jeszcze się trzyma, no ale nie, ta rozebrano stosunkowo niedawno, z 10 lat temu prawdopodobnie, o ile pamiętam. Tak to wygląda z dołu. I w tej chwili idziemy dalej w kierunku mostu na Łynie. I jeszcze widok na wiadukt z innej perspektywy. I jesteśmy w miejscu, gdzie linia kolejowa Sontop przecinała rzekę Łynę. To jest ten nasyp, który idzie. Tu jest przyczółek mostu. I tutaj jest ogromny filar tego mostu. Po tej stronie mamy istniejący jeszcze most na linii do Czerwionki. A po tej taki imponujący filar. I jeszcze widok z góry na oba mosty. Tu jest przyczółek mostu nas z linii do Sontop. Po lewej most na Czerwonkę.
Idziemy w tej chwili w stronę dworca, dawnego dworca w Lidzbarku, torowiskiem dawnych trzech linii kolejowych do Bartoszyc, Sątop i Czerwonki. To jest kierunek, z którego przyszliśmy. Tam się te trzy linie rozchodzą. Tutaj mamy kierunek na dworzec i przy okazji jeszcze wiadukt. I jesteśmy na dawnym dworcu w Lidzbarku Warmińskim. Tak wygląda w tej chwili teren pokolejowy. Ostatnie tory zniknęły stąd około 20 lat temu, przynajmniej. No i tutaj kończymy naszą trasę szlakiem linii kolejowej z Sątop-Samulewa. Zapraszam Was w takim razie na następną wycieczkę.